Dzisiaj mam ten przywilej, że mogę podzielić się z wami tym, co Pan Bóg, czym Pan Bóg poruszył moje serce osobiście i słowo, które skierował w pierwszym rzędzie do mojego życia. Ono jest zawarte w, głównie w XVIII rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. <laughs> Chciałbym dzisiaj skupić naszą uwagę na człowieku o, imieniem, o imieniu Obadiasz. W innych tłumaczeniach używane jest słowo Abdiasz. Ja będę się po, posługiwał imieniem Obadjasz, chociaż czasami może mi się zdarzyć, że przeskoczę na Abdiasz. Wybaczcie mi to. To jest człowiek, który znalazł się w Biblii tylko dlatego, że natknął się na Eliasza w pewnym momencie życia Eliasza, kiedy Eliasz był w drodze do Ahaba realizując polecenie pana Boga. I dziwnym trafem złożyło się, że Pan Bóg wysłał Eliasza do Ahaba, a w tym samym czasie. Ahab powiedział do Obadiasza: Słuchaj, musisz wykonać pewne zadanie, idź w tym kierunku, ja pójdę w drugim kierunku. Później się spotkamy i omówimy to, co ustaliliśmy. Poseł Abdiasza i Abdiasz spotkał Eliasza. Użyłem słów dziwnym trafem, razem się spotkali. I to są, użyłem tych słów w cudzysłowiu, ponieważ oczywiście w kwestii tego, co znalazło się w Biblii, nie ma żadnych przypadków. Nie ma przypadkowych spotkań, ta historia została zapisana w Biblii, przykład, opis tej sytuacji, wzmianka o życiu Obadjasza jest dla nas istotna, jest ważna. ważna właśnie dlatego, że znalazła się w Bożym Słowie. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie są zapisane takie słowa, które myślę często z nas wszyscy często cytujemy, którymi się posługujemy, kiedy w szczególności dzielimy się Bożym Słowem, Ewangelią ze spotkanymi osobami, z przyjaciółmi, znajomymi, z rodziną. I to słowo brzmi tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I jestem również przekonany, że historia obadjasza, któremu Pan Bóg dał możliwość znalezienia się w jednym z rozdziałów Biblii, może być dla nas właśnie powodem do refleksji, do przemyśleń, zachętą do wykrywania w naszym życiu błędów, do wykrycia w naszym życiu błędów, do naprawienia naszego wnętrza, do naszej wewnętrznej przemiany, która później będzie widoczna na zewnątrz, będzie widoczna przez ludzi, którzy się z nami spotykają, którzy żyją wokół nas na co dzień. Historia ta może sprawić również żebyśmy ja i ty, ludzie Boży, ludzie którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, Synowi Bożemu, aby stawali się doskonali, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. I nie mam tu na myśli dzieła dobrego według naszej ludzkiej miary, według naszej ludzkiej oceny, ale według dobra, według dzieła dobrego, według standardów i według miary jaką ma Pan Bóg. Czas przejść do Bożego słowa, do historii o Abdiaszu. Przeczytam, przeczytajmy razem, śledźmy tekst w 18 rozdziale pierwszej księgi królewskiej. Będę czytał od pierwszego rozdziału do, od pierwszego wersetu do 16 wersetu. Po pewnym czasie, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza słowo tej treści: Idź, pokaż się Achabowi, chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. Eliasz poszedł więc pokazać się Achabowi. w Samarii zaś panował wielki głód. Achab wezwał wówczas Obadjasza, który zarządzał pałacem i który był człowiekiem żyjącym w wielkiej bojaźni wobec Pana. Gdy bowiem Izebel zaczęła tępić proroków Pana, Obadjasz zebrał stu proroków i ukrył ich po pięćdziesięciu w jaskini, gdzie żywił ich chlebem i wodą. Achab zatem powiedział do Obadjasza, przejdź się po kraju, sprawdź wszystkie źródła i doliny rzeczne. Może gdzieś jeszcze jest trawa i zdołamy zachować przy życiu konie oraz muły. Nie będziemy też musieli wybić części bydła. Podzielili więc kraj między siebie i wyruszyli. Ahab poszedł jedną drogą, a Obadiasz poszedł drugą. Gdy Obadiasz był w drodze, w pewnej chwili zauważył, że idzie mu naprzeciw Eliasz. Kiedy go rozpoznał, padł na twarz i powiedział – Czy to ty, mój panie Eliaszu? – Tak, to ja – odpowiedział. – Idź, powiedz swojemu panu, że właśnie znalazł się Eliasz. Obadiasz zaoponował – Czym zgrzeszyłem, że wydajesz swojego sługę na śmierć z rąk Ahaba? Jak żyje Pan, Twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego nie posłałby mój pana, by cię szukać? A gdy mówiono, nie ma go tutaj, to domagał się, by potwierdzano to przysięgą. A ty teraz mówisz, idź, powiedz swojemu panu, że właśnie znalazł się Eliasz? Co będzie, jeśli ja cię tu zostawię, a duch pana przeniesie cię na inne, nieznane mi miejsce? Pójdę donieść o tobie Ahabowi, on cię tu nie znajdzie i mnie zabije. A przecież Twój sługa. Od młodości żyję w bojaźni Pana. Czy nie doniesiono mojemu Panu, co zrobiłem, gdy Izebel tępiła proroków Pana, że to ja ukryłem stóp spośród nich po pięćdziesięciu na jaskinie i żywiłem ich chlebem i wodą? A ty teraz mówisz: Idź, powiedz swojemu Panu, pojawił się Eliasz, on mnie zabije. Wtedy Eliasz zapewnił: Jak żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że dziś mu się pokaże. Obadiasz udał się zatem do Achaba, doniósł mu o Eliaszu. I Ahab wyruszył na jego spotkanie. Kochani, chciałbym zadać pytanie i pokrótce opowiedzieć wam, jakie informacje na temat Obadjasza przekazuje nam Biblia. Jakie informacje możemy wyciągnąć z tego tekstu, zapoznając się z historią Obadjasza, zapoznając się z jego osobą. W pierwszej kolejności chciałbym wskazać na to, że Obadiah był ważnym urzędnikiem na dworze jednego z najbardziej bezbożnych przywódców Izraela, króla Ahaba. Księga, pierwsza Księga Królewska w XVI rozdziale, w 29 wersecie, czytam z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Mówi tak, Achab zaś syn Omriego objął władzę królewską nad Izraelem w 38 roku panowania Asy, króla judzkiego, panował zaś Achab syn Omriego nad Izraelem w Samarii 22 lata. Lecz Achab syn Omriego postępował w oczach pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama, syna Nebata, lecz ponadto pojął on za żonę Izebel, córkę Edbaala, króla Sydonu i służył Baalowi i oddawał mu pokłon. I wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab kazał też sporządzić Aszerę Czynów takich, pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela, popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy. Za jego to czasów Chiel z Betelu odbudował Jerycho, na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Achab i jego żona byli bezbożnymi ludźmi. To Ten ostatni werset, który przeczytałem, jest takim świadectwem tego zepsucia, takiego postępu tej bezbożności. Kiedy Izraelici zdobyli Jerycho, Josue zrzucił klątwę na to miasto. Jeżeli powiedział, jeżeli ktoś to miasto odbuduje, to Założy to miasto, odbuduje to miasto na swoich dzieciach. I tak było, że jeden człowiek podjął się odbudowy. właśnie w tym okresie, kiedy rządził Achab tego miasta i kiedy rozpoczynał budowę, zmarł jego pierworodny syn, a kiedy kończył budowę, zmarł jego najmłodszy syn. Achab i Izabel dopuszczali, dopuszczali się strasznych rzeczy. Między innymi kierowanie chęcią zysku mordowali niewinnych ludzi, tu mamy przykład Nabota, chęcią wprowadzenia pogańskich wierzeń w Izraelu, chęcią wyparcia kultu Boga Jahwe, dopuszczali się morderstw niewinnych ludzi, tych wszystkich, którzy wierzyli w imię Boga Jahwe, prześladowali tych, którzy mieli inne zdanie w przedmiocie wyznawanej religii. Obadiasz pracował właśnie na dworze tej pary. Był zarządcą Pałacu Królewskiego. Druga informacja, jaka z tego tekstu, który przeczytaliśmy, wypływa: zarządzał pałacem w czasach bardzo trudnych, w czasach suszy i głodu. Czytamy wcześniej, we wcześniejszym rozdziale, o tym też mówiłem podczas mojej ostatniej usługi, że trzy lata w tym okresie nie było deszczu. Trudna praca, słuchajcie, zarządzać pałacem wielkiego króla, mieć pod sobą do wyżywienia ludzi, bydło, inwentarz żywy, stresująca, odpowiedzialna. I żeby sobie to wyobrazić, to powiem tyle, że nie było wtedy kodeksu pracy i nie było odpowiedzialności pracownika do wysokości trzykrotnej pensji, nie było żadnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w przypadku kogoś, kto byłby na kontrakcie takim cywilnoprawnym, także obadiarz odpowiadał swoją głową i cokolwiek zrobiłby źle, mógł być skrócony o głowę. Zdany był na łaskę i niełaskę króla i jego żony Izabel. A wiemy z historii, i, i, i też myślę, że z własnego życia, nie jeden z nas już się przekonał, że łaska pańska na wstrzym koniu jeździ. Jeśli chodzi o Biblię, to takim przykładem dobrym jest przykład piekarza i podczaszego, którzy służyli na dworze faraona. Pamiętacie, znaleźli się w więzieniu, poprosili Józefa, żeby ten wyłożył im sny, on im te sny wyłożył, no i tak, te, tak też się stało. Według tych snów jeden został skrócony, o, o głowę, no, a inny został z powrotem dopuszczony do przedoblicza faraona, e, że tak powiem, wrócił do łask. Także Obadjas zajmował bardzo ważne stanowisko, e, które, którego piastowanie, wykonywanie łączyło się na pewno z wielkim napięciem, nerwami, nieprzespanymi nocami, oba, obawą przed tym, co będzie. Mało tego, żeby było bardziej ryzykownie. To z tego tekstu biblijnego dowiadujemy się, że Obadiasz był członkiem konspiracyjnej grupy, był członkiem ruchu oporu, której zadaniem była m.in. ochrona prześladowanych wyznawców Boga Jachwe. I tak naprawdę to myślę, że tam jakiejś zorganizowanej konspiracji nie było, bo to wynika z innych słów, które są zawarte w Bożym Słowie, natomiast Obadiasz sam ze swojej własnej woli. Działał na rzecz ochrony proroków pana. O tym czytamy. Obadacz pracował dla strony, konspirował dla strony, która z ludzkiego punktu widzenia przegrywała. Była w odwrocie, w konspiracji, to była garstka nieugiętych ludzi, garstka wyznawców Boga Jachwy. Działali oddolnie, nie mieli struktury organizacyjnej, tak jak powiedziałem. Jedyne co ich łączyło i napędzało do działania, a raczej do takiego przetrwania w ukryciu. Było, była wiara w Boga i miłość do Niego. Kiedy Obadiasz spotyka Eliasza i rozmawia z Nim, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. <laughs> Obadiasz doskonale wie, kim jest Eliasz, wie, że to jest Eliasz, darzy Eliasza wielkim szacunkiem i uznaniem. <laughs> Obadiasz ma świadomość, że, że Eliasz współpracuje bezpośrednio z Panem Bogiem, Żywi do niego szacunek, jak czytaliśmy, kiedy go zobaczył, kiedy rozpoznał w nim Eliasza, upadł, w nim przed, upa, upadł w nim przed Nim na twarz, nazwał go Panem, pokłonił się przed Nim. I po drugie, w trakcie ich konwersacji padają takie słowa. Obadiasz mówi do Eliasza: czy nie doniesiono mojemu Panu, co zrobiłem, gdy Izabel tępiła proroków Pana, że to ja ukryłem stół spośród nich i żywiłem ich chlebem i wodą? Także. Była jakaś konspiracja, na pewno Obadiasz wiedział o Eliaszu. Z Bożego Słowa możemy wywnioskować, z późniejszych z wersetów, w, zawartych w XIX na przykład, rozdziale, możemy się dowiedzieć, że Eliasz chyba nie za bardzo wiedział. Eliasz był odcięty, wiecie, siedział w ukryciu, przy najpierw przy potoku Kerit, później był ówdowy, która go żywiła i być może wieści o tym, co robił Obadiasz i o tym, o tej siatce konspiratorów, myślę, że tam musiało być też więcej ludzi z tego względu, że jeden człowiek chyba nie byłby w stanie um, żywić, um, poić przez trzy lata pod takim zagrożeniem, żyjąc u boku Izabel i Achaba stóp ludzi. Kochani, po czwarte <laughs> Dzisiaj Obadiasz mógłby śmiało być nazwanym Sprawiedliwym wśród narodów świata. Jak czytałem ten tekst, jak się zastanawiałem nad tym, to od razu przyszła mi na myśl właśnie ta, ten medal, który jest wręczany ludziom nieżydowskiego pochodzenia, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów od zagłady, pom pomagali im. Tytuł ten jest przyznawany od 1963 roku przez Państwo Izrael, ratującym z całego świata Oczywiście tu warto wspomnieć, że, że Polacy w, w grupie tych osób nagrodzonych jest około 26% Polaków. Jest to najwyższe cywilne odznaczenie państwowe tego kraju i można powiedzieć, że Obadiasz był takim sprawiedliwym wśród narodów świata. Żył w czasach, gdy prześladowano wyznawców Boga Jachwę, skazując ich na śmierć, i nie wahał się, żeby wyciągnąć do nich rękę, żeby im pomagać. W pierwszej księdze królewskiej, w 18 rozdziale, w trzecim wersecie, który już przeczytaliśmy, czytamy takie słowa. Gdy bowiem Izebel kazała tępić proroków pana, tępić to znaczy mordować, obadiaz zgromadził stu proroków i ukrył ich po pięćdziesięciu w pieczarach i żywił ich chlebem i wodą. Po piąte, Obadiasz... Nie był wolny od strachu, nie był wolny od lęku w tych wszystkich okolicznościach. Obadiaszowi nie był obcy strach o własne życie. Czy wyczuliście ten strach, gdy czytałem to słowo, i czy, czy, czuli, czy czujecie ten strach, jaki wynika z jego odpowiedzi, jak spotyka Eliasza? Czuł strach, czuł zagrożenie dekonspiracją, czuł, że ta granica życia i śmierci jest bardzo cienka. Myślę, że codziennie odczuwał oddech śmierci na plecach. Wiedział, że podejmuje wielkie ryzyko, no bo to wielka sztuka, utrzymywać w tajemnicy żywienie, opiekowanie się setką ludzi. Ja, ja sobie tego nie wyobrażam. To jest w, wielki heroizm. Mimo tego, mimo tego strachu, który widać tutaj w tym fragmencie Bożego Słowa, można powiedzieć o Obadiaszu, że znał Boga w działaniu. Myślę, że to była wiara w realnego Boga, który tu i teraz jest w stanie uczynić ponadnaturalne rzeczy. Zauważmy, że Obadiasz wiedział, że w każdej chwili Pan Bóg może wziąć Eliasza i przenieść go w inne miejsce. To, to, są, to są cuda, to, są, to jest wielkie działanie Boże. I Eliasz mówi, no przecież jeżeli Ty tu zostaniesz, ja pójdę, Pan może Cię przecież w każdej chwili wziąć i przenieść w inne miejsce. Ponad to, że Obadiasz Wiedział o tym, że w życiu Eliasza przejawiają się wielkie dzieła Boga, wielkie cuda. Obadjasz również myślę, że doświadczał działania Pana Boga w swoim życiu. Chociażby właśnie w działalności konspira konspiracyjnej, bo o wcześniejszym okresie życia Obadjasza Biblia milczy. Czy bez pomocy Pana Boga był w stanie ukrywać znienawidzo znienawidzonych przez Izabel proroków? rozmiar czynu Obadjasza był ogromny. Zauważmy, że Eliasza żywiły kruki i wdowa, natomiast tutaj Obadjasz żywi 100 ludzi, będąc pod okiem tego, który czycha tylko, żeby zamordować wszystkich wyznawców Boga Jahwe. To, to są proporcje. Kiedy czytamy o Eliaszu i, kruchach, i krukach, od razu mówimy no wielki cud. I myślę, że tak samo musimy powiedzieć o Obadjaszu. Wielki cud. Bóg przygotował człowieka który miał możliwość, aby ukryć i utrzymywać przy życiu, bo przecież panował głód, czyli to była jakby kwalifikowana sytuacja. Nie dość, że ktoś czyhał na życie, to jeszcze nie można było znaleźć pożywienia, wody. Kiedy brakowało jedzenia, nawet dla bydła królewskiego, Pan Bóg przygotował człowieka i posłał go, żeby tych stu ludzi zachowało swoje życie. Tak na marginesie, o tym jeszcze powiem na koniec, to jest wspaniała i dobra nowina, że Pan Bóg jest w stanie na, zatroszczyć się o swoich ludzi w nawet najgorszym czasie z punktu widzenia takiego ludzkiego. Po szóste, czy wiecie, dlaczego obadiasz ukrywał i żywił proroków Pana Boga? Co nim kierowało? Jakie były jego motywy? Musimy zadać sobie takie pytanie. Udziela nam informacji na ten temat bezpośrednio Biblia, ponieważ żył w wielkiej bojaźni wobec Pana, Odnosił się do Pana z ogromnym szacunkiem. Biblia Tysiąclecia mówi o Obadiaszu, że odznaczał się wielką bojaźnią Pańską. I myślę sobie tak, jak patrzę na tą historię, na ten fragment, wycinek życia Obadiasza i na to, co Boże Słowo mówi na temat jego osoby. Że w życiu Obadiasza. Od samego początku, od młodości, od dzieciństwa, nie było miejsca na kompromis z rzeczami, które Bogu się nie podobały. Zauważmy, że Obadiah żył i pracował otoczony przez bezbożne towarzystwo, a mimo to, kiedy już za wyznawanie Boga, Jahwe groziła śmierć, on zachowywał swoje życie w czystości, w nienaganności, w świętości, był gotowy do wielkich czynów, do wielkich dzieł. Nie zmienił się, nie popsuł, nie zmienił celów i wartości, które wyznawał. Myślę, że obadiasz był oddzielony, nie, nie było kompromisów, nie było żadnej ka kalkulacji w tej decyzji. I kiedy przyszedł trudny okres, kiedy przyszedł trudny czas prześladowania, obadiasz nie wahał się podjąć decyzji, będę chronił proroków Pana, a tym samym będę służył Panu. Okoliczności były takie, że denuncjacja była blisko, Śmierć była blisko. Nie byłoby żadnego ratunku, nie byłoby żadnej taryfy ulgowej. Żadnych korzyści finansowych, żadnych korzyści społecznych, rzeczowych, materialnych nic nie było przestrzeni do kalkulacji. Z drugiej strony obadiasz mógł się czuć pewnie, miał dobrą posadę. Miał bezpieczeństwo. On siedział tam, gdzie jeszcze było pożywienie, gdzie była jeszcze woda, gdzie byt był zapewniony, gdzie być może rodzina moja jeszcze była bezpieczna, to po co będę się wychylał? Po co będę ryzykował? Będę tu siedział cicho, oczywiście wewnątrz swojego serca będę, będę wyznawał Boga Jachwę, tu gdzieś sprawiał pozory, że oczywiście idę tym głównym nurtem, niekoniecznie oddając cześć Baalowi, ale nie będę się wychylał. Obadiasz. Ze względu na to, że żył w wojaźni pańskiej, był gotów na wielkie poświęcenie, na wielkie ryzyko i na heroizm. Decyzja o ratowaniu skazanych na śmierć wynikała właśnie z tego, że Obadiaż był człowiekiem bojącym się Boga na długo przed tym, jak pojawiło się prześladowanie i konieczność, czy też może raczej sposobność ratowania proroków Pana. To ta decyzja o ratowaniu proroków. Pana była owocem życia w bojaźni, ponieważ od młodości, od dzieciństwa, jak mówią inne tłumaczenia, Obadiasz dbał o właściwy kręgosłup. Obadiasz sam mówi nam o tym. Pismo Święte wprost nam o tym mówi. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 12 werset. Kiedy Obadiasz mówi do Eliasza, gdy ja ruszę się stąd, duch Pana możecie zanieść na miejsce, którego nie znam. Ja pójdę zanieść Ahabowi wiadomość, a on cię tu już nie zastanie i wtedy mnie zabije. A wszak twój sługa... Należy do wyznawców Pana od samej młodości. Kochani, podsumowując te wszystkie informacje o, o Badiaszu, chciałbym przejść do takiego podsumowania, do przełożenia tej historii na swoje, ży swoje życie. W pierwszej kolejności chciałbym mówić do, do siebie, i kiedy rozważałem to słowo, odnosiłem je do siebie. Zadałem sobie pytanie, czy obadiasz ma coś wspólnego z moim życiem? Czy. Ta decyzja Pana Boga o tym, żeby Obadiasza umieścić na kartach Biblii, czy to był zabieg celowy, żebym odrobił w swoim życiu jakąś lekcję, żebym wyciągnął z tej historii jakieś wnioski. Czego Pan Bóg chce nauczyć mnie osobiście z tej historii? I powiem o takich dwóch rzeczach. Z jednej strony będzie to bojaźń Boża, bo o bojaźni Bożej jest tutaj napisane i wagę bojaźni Bożej w życiu oba, jeszcze przed chwileczką podkreśliłem. Spójrzmy proszę razem na to, co Biblia mówi o bojaźni Bożej. Czym jest bojaźń Boża? Ja wybrałem taki jeden, myślę, że najpopularniejszy fragment dotyczący bojaźni Bożej, w zasadzie definicję bojaźni Bożej z przypowieści Salomona z, 13, z 8 rozdziału 13 wersetu. Pozwólcie, że przeczytam, to jest jeden werset z kilku tłumaczeń. <tum> Biblia Warszawska mówi tak. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Biblia Brzeska. Bojaźń Pańska jest brzydzić się złością, pychą, hardością i złą sprawą, a mam w nienawiści usta przewrotne. Biblia Gdańska. Bojaźń Pańska jest mieć w nienawiści złe. Ja nienawidzę pychy, wysokomyślności i drogi złej i ust przewrotnych. Biblia tysiąclecia. Bojaźnią Pańską zła nienawidzić. Nie znoszę dumy, złych dróg, wyniosłości, ust przewrotnych. Biblia Jakuba Wójka. Bojaźń Pańska nienawidzi złości. Pychą i hardością i drogą złą i usty dwujęzycznymi brzydze się. Nowa Biblia Gdańska. Bojaźń przed wieku istym. To nienawiść do złego. Nienawidzę dumy, pychy, niecnego postępowania oraz przewrotnych ust. Z kolei, współcześniona Biblia Gdańska, Bojaźń Bożo, określa tak. Bojaźń Pana to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. Zastanawiałem się nad definicją, nad pojęciem bojaźni Bożej i doszedłem do wniosku, że dla Pana Boga liczy się to, co jest Wewnątrz mnie. Liczy się moja motywacja, liczy się moje serce, to, co mnie napędza do działania. I zadałem sobie pytanie, czy tym czymś jest właśnie bojaźń Boża. Kiedy nad tym rozmyślałem, pojawiło się takie porównanie. Bojaźń Boża jest takim katalizatorem, takim filtrem dla całego mojego życia. W pierwszej kolejności dla mojego życia duchowego, i wszystkie. Decyzje, które podejmuję w ramach mojego życia duchowego, przekładają się również na decyzje w moim doczesnym życiu, w moim życiu takim zawodowym, szkolnym, rodzinnym, życiu z przyjaciółmi. Czy we mnie funkcjonuje taki katalizator, taki filtr? I chcąc mówić o konkretach, zadaję sobie pytania, czy. Kiedy widzę dwuznaczne obrazy w postaci różnych reklam wyświetlanych na billboardach, na, w gazetach, w internecie, w telewizorze, treści, które są w zasadzie treściami pornograficznymi, które stanowią zaproszenie, wstęp do pornografii, to czy odwracam swoje oczy, czy nienawidzę tego? Czy powstaje we mnie głębokie uczucie niechęci, głębokie uczucie jak najszybszej ucieczki, zostawienia tego? Czy czuję do tego nienawiść? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, wzywa: Uciekajcie przed nierządem, przeteczeństwem, cudzołóstwem. Pan Jezus bardzo jasno określił, bez żadnych złudzeń, bez żadnych niedopowiedzeń, jeśli patrzysz na kobietę drugą i pożądasz jej, już, już dopuszczasz się cudzołóstwa. Drugie pytanie: czy pozwalam sobie mówić komuś dobre słowo, a następnie w rozmowie z inną osobą zupełnie temu zaprzeczać i mówić wręcz odwrotnie? Czy potrafię jakąś osobę najpierw pochwalić, a następnie za jej plecami skrytykować? Czy jestem fałszywy? Czy pojawia się w moich ustach kłamstwo? Czy zdarza mi się skłamać trochę tu, trochę tam, czy usprawiedliwiam to? Czy słowa, które wychodzą z moich ust, są zawsze Miłe, uprzejme, dojrzałe, budujące? Czy nienawidzę, bo skoro jestem dzieckiem bożym, skoro naśladuję Chrystusa, czy nienawidzę kłótni, krzyku, dogadywania, dogryzania, docinania, wyśmiewania? Czy zastanawiam się nad wszystkimi słowami, które wypowiadam i pilnuję, żeby z moich ust nie wyszły słowa, które mogą urazić, skrzywdzić, a, a może celowo czasami używam takich słów, żeby komuś. Właśnie, dopiec, dociąć, przywalić, zdenerwować, wytrącić z równowagi, sprawić, żeby ktoś po prostu poczuł się gorzej ode mnie. Nie mam tutaj na myśli, wiecie, przyznawania racji wszystkim, nawet jeżeli są w błędzie, ale chodzi mi o sposób zachowania, o sposób rozmowy z takimi ludźmi, o sposób przedstawiania swoich racji, nawet jeżeli jesteśmy głęboko do nich przekonani, nawet jeżeli właśnie dotyczą. Naszego chrześcijańskiego życia, jeśli dotyczy, dotyczą Ewangelii? Czy dążę do tego, żeby w sposób boży rozwiązywać konflikty, nieporozumienia, spory? Czy jestem gotowy na tym, żeby nie stanęło na moim? Też nie mówię tutaj o tym, żeby jakby iść na kompromis. Nie, masz swoje stanowisko, wiesz, co Biblia mówi na temat grzechu, co Biblia mówi na temat różnych postępowań, masz właściwe rozeznanie, tylko przedstawiasz to w taki sposób, że nie ranisz. Innych, jesteś stanowczy, jesteś dosłowny, jesteś zgodny z tym, co Biblia mówi, ale nie dążysz do tego, żeby stanęło na Twoim, i, i dopuszczasz się, używasz słów, które ranią i atakują innych. Czy błogosławię i dobrze życzę tym, którzy mnie denerwują, przepraszam za słowo, wkurzają, krzywdzą, czy kłócę się z rodzicami i okazuje im złość, nieposłuszeństwo? Mnie już to może mniej dotyczy, bo jestem zdala od rodziców, ale mamy na uwadze piąte przykazanie: czyli ojca swego i matkę swoją. Czy umiem przyznać się do błędu i przeprosić, czy, czy może nie pozwala mi na to moja duma i pycha? Kiedy ostatnio moje usta wypowiedziały słowo przepraszam? Jeśli dojdę do wniosku, że nie było potrzeby, bo przecież nikogo w żaden sposób zły nie potraktowałem, no to muszę sobie. Zadać pytanie i chyba od razu przejść do badania, czy nie mam problemów z pychą, z dumą, z wyniosłością, z nieszczerością. Dzisiaj chcę budować swoje wnętrze, badać swoje wnętrze, a czy nie pojawiło się w moim wnętrzu coś szarego, brudnego, niewyraźnego, niepewnego. Niekoniecznie chodzi mi, wiecie, o. Gwałty, morderstwa, kradzieże, pornografie, rozboje i itd., itd. Bo łatwo nam jest odcedzać nasze życie właśnie od tych rzeczy, mówić ja tego nie popełniam, jestem czysty i święty. Ale mówimy o czymś szarym, o czymś lekko zabrudzonym, o czymś niewyraźnym, takim niepewnym. Zobaczmy, o czym pisze Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od pierwszego do piątego wersetu. Apostoł Paweł tak zwraca się do Tymoteusza i mówi: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźnierczym, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy zuchwali, nadęci miłujący więcej rozkosze niż Boga którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy ich życie gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy również tych się wystrzegaj dzisiaj chcę zadać sobie przede wszystkim takie pytania i te pytania sobie zadawałem ilustrowałem w swoje serce kiedy przygotowywałem się żeby stanąć tutaj na tym miejscu i znalazłem kilka rzeczy znalazłem Musiałem z nich pokutować, przeprosić Pana Boga, bo pokuta jest właśnie przeproszeniem, żałowaniem za to. Czy widzę w swoim życiu niewłaściwe słowa, myśli, czyny, reakcje, komentarze, emocje? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to właśnie pora przypomnieć sobie, czym jest bojaźń Boża i dlaczego jest ona niezbędna do tego, aby podobać się Panu Bogu. Wracając do Obadiasza. Obadiasz był gotowy na trudne czasy które nastały za panowania Achaba, był gotowy do tego, aby zachować się tak, jak przystało na wyznawcę Boga Jahwe. Przyczyną tego, powodem tego, że zachował się tak, jak się zachował, było wierne trwanie w bojaźni Bożej od jego dzieciństwa, od jego młodości. Obadiasz nie rozmienił bojaźni Bożej na drobne. My mamy często właśnie taką skłonność do tego, żeby wybrać z tego pakietu złych rzeczy te, który, które nigdy nas nie będą dotyczyć. I tak właśnie mówimy, a ja przecież tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem. Obadiasz tego nie zrobił. Obadiasz nie mówi Eliaszowi o tym, że od młodości chodził do świątyni, jak jeszcze można było, kiedy nie było prześladowań. Nie mówił Eliaszowi nie powiedział Eliaszowi, że się regularnie modlił, że śpiewał i grał w zespole uwielbienia, że dawał ofiary na biednych, biednych że pomagał starszym, chorym, że pomagał sąsiadom, że angażował się w wiele służb i aktywności świątyni nie. Jego, jego prawdziwym, szczerym oświadczeniem było to, że przecież od młodości służyłem bałem się pana, chodziłem w bojaźni Bożej, od młodości. Obadiasz wyznaje Eliaszowi, a sługa Twój boi się Pana od dzieciństwa swego. I tak sobie pomyślałem, wiecie, że Pan, Pana Boga nie interesuje to, co ja robię w kościele, nie interesuje to, ile czasu poświęcam na służbę, jak bardzo się angażuję, jak, dla, jak bardzo dla mnie jest to ważne, jak intensywnie służę, jak bardzo się męczę, jak często już nie mam sił, żeby jeszcze coś zrobić. Pan Jezus w pierwszym rzędzie zadaje jedno podstawowe pytanie – czy chodzisz w bojaźni Bożej? Obadja żył świadomie od dzieciństwa. Czy ja żyję świadomie? Jaki jest cel mojego życia? Jakie jest moje życiowe motto? Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Czy mogę powiedzieć na wzór Obadjasza jedno proste zdanie nie litanie obronną, obronną zaczepną. No przecież ja nie zrobiłem tego, 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 i przecież robię to i to. Czy jestem w stanie za Obadjaszem powiedzieć, Żyję świadomie w bojaźni Bożej od dzieciństwa. Być może, jeśli ktoś nawrócił się później, od momentu, w którym osobiście poznałem Pana Jezusa i uczyniłem go Panem mojego życia. I od razu, jak pomyślałem o Obadiaszu, o bojaźni Bożej, o popełnianiu błędów, to od razu przyszła, przyszła myśl i takie wspomnienie na temat uczniów Pana Jezusa. Z młodzieżą przez miniony rok, razem z Wojtkiem i z Romanem. Krok po kroku, lekcja po lekcji, zajmowaliśmy się wybranymi postaciami, które byli, były blisko Pana Jezusa, apostołami. I odkrywaliśmy, jak wiele błędów popełniali, jak poważne błędy popełniali, jakie złe rzeczy robili, strasznie to brzmi, apostoł, złe rzeczy. I tak było, i Biblia o tym mówi, i Pan Jezus miał do nich cierpliwość i nauczał ich. Oni te błędy korygowali, i teraz, wiecie, kiedy patrzę na koniec ich życia, koniec ich życia, o którym mówi nieraz Biblia i tradycja Kościoła, to widzę ludzi, którzy osiągnęli taki poziom bojaźni Bożej, że byli gotowi w sytuacji, kiedy na szali wisiało ich życie, byli gotowi swoje życie złożyć w ofierze Chrystusowi. Nie zawahali się. Mimo, że popełniali błędy nawet do momentu, w którym Pan Jezus z wstał, bo przecież on ich znalazł z dala od służby, z dala od tego, czego ich nauczał, gdzieś tam wrócili do swoich starych zajęć, do łowienia ryb, to jednak na samym końcu, patrząc na koniec ich życia, mogę powiedzieć, zachowali bojaźń Bożą, czegoś się nauczyli, wyciągnęli wnioski, żyli w bojaźni Bożej, i w tym krytycznym momencie, kiedy trzeba było podjąć heroiczną również decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Jezusowi w ofierze, byli na to gotowi, a ginęli nieraz w śmierci, w sposób okrutny przez śmierć męczeńską. Czy będzie mnie stać na taki heroizm? A może bojaźń Bożą rozmieniłem na drobne? Właśnie tylko pytanie, czy te drobne wystarczą w chwili próby, kiedy nadejdą złe dni, złe czasy, w tych krytycznych sytuacjach. Czy te drobne Twoje wystarczą? To jest jedna rzecz, która mnie, mnie uderzyła i którą chcę zachować w swoim sercu, i to pytanie zadawać sobie każdego dnia, co tydzień, ilustrować swoje wnętrze, czy chodzę w bojaźni bożej. A jeśli tej bojaźni nie ma w jakimś aspekcie, to natychmiast chcę pokutować i chcę tą bojaźń w sobie wzbudzać, znając jej definicję. Po drugie, kochani, taki główniejszy wniosek. Chciałbym powiedzieć wam. Zaufaj Panu Jezusowi. Zaufaj Panu Jezusowi w każdej sytuacji. Bo oto Pan Bóg znalazł człowieka bogobaj, bogobojnego, jakim był Obadiasz. Umieścił go na wysokim stanowisku urzędniczym, aby zapewnić ochronę tej reszce sprawiedliwych, która nie zgięła swoich kolan, jak mówi Biblia, przed Baalem i której usta nie całowały. I którzy pocałunkiem nie oddali mu hołdu, czyli nie całowali tego, tego bałwana, tego bożka. Kiedy Zło zdominowało, zdominowało całego Izraela. Kiedy zło rozprzestrzeniło się, kiedy wydawać by się mogło, że Bóg, Jahwe został pokonany, Pan Bóg miał przygotowany plan. Pan Bóg miał przygotowane swoje zaplecze swoich ludzi, którzy byli oddani i gotowi podjąć największe ryzyko. I tak samo jest i dzisiaj. Nie musimy być jacyś mocno spostrzegawczy żeby zauważyć, że zło rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj patrząc na obadiasza, na tą historię, byli w stanie zaufać Panu Jezusowi, że on ma swój plan, że ma swoje zaplecze, że ma swoje możliwości, ma swoich ludzi i jest w stanie zapewnić swoją ochronę tym, którzy są mu szczerze oddani. Nie musimy się lękać tym rozprzestrzeniającym się złem, nie musimy z nim walczyć na swoje mizerne sposoby, które gdzieś tam może dają nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, a kiedy to zło już zupełnie się rozprzestrzenia, to jesteśmy bezbronni. Nie, wystarczy, że uzbroimy się w bojaźń Bożą, a bojaźń Boża będzie naszą ochroną i bojaźń Boża będzie naszą odpowiedzią na zło, które nas otacza, na ludzi, konkretnie złych, którzy nas otaczają, którzy nas będą atakować. Czy wierzysz, że Pan Bóg ma przygotowane na dzisiejsze czasy swoich ludzi imieniem Obadiaz, swoje kruki, swój potok Kerit, swoje zastępy aniołów, o których mówił Wojtek ostatnimi czasy tutaj? Pora w to uwierzyć i zrobić tylko jedną rzecz: przyodziać się w bojaźń Bożą, odświeżyć bojaźń Bożą, przypomnieć sobie, czym ona jest w moim życiu, czym powinna być w moim życiu, czym jest w Biblii. I czym powinna być w moim życiu? I zacząć żyć tą bojaźnią i zaufaniem do Pana Boga. Pora jest, aby zatroszczyć się o to, abyśmy ja, abyś ty znalazł się właśnie w tej grupie ludzi, których życie zostało zachowane od rozprzestrzeniającego się zła i zepsucia. Kiedy Eliasz po spotkaniu z Obadjaszem rozmawia z Panem Bogiem i skarży się w przypływie strachu i takich depresyjnych myśli na to, że on tylko sam pozostał i to jest ten moment, który mi daje prawo przypuszczać, że Eliasz nie wiedział o, tym, o tej konspiracji Obadjasza i o tym, co Obadjasz robił. Kiedy Eliasz skarży się Panu Bogu, że oto sam zostałem, nie ma nikogo innego, Pan Bóg przemówił do niego takimi słowami. 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, 18 werset. Zachowam w Izraelu jako resztkę siedem tysięcy tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem. I tych wszystkich, których usta Go nie całowały. I myślę, że wśród tych siedmiu tysięcy z pewnością był człowiek o imieniu Obadiasz. Czy chcesz być zachowany, od tego zła i w tym złym czasie, kończąc, chcę zakończyć dwoma wersetami z Nowego Testamentu, w Ewangelii Jana znajduje się takie słowo, zapisane w 17 rozdziale mówi to słowo, sam Pan Jezus. Ewangelia Jana 17, rozdział 12, werset i, i kolejne. Pan Jezus tak się modli do swojego Boga Ojca. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, Gdyż, podobnie jak ja, nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. To była modlitwa samego Pana Jezusa. I pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, dwudziesty trzeci werset: A sam Bóg pokoju niech Was w pełni uświęci. Niech cały Wasz duch, dusza i ciało będą zachowane, bez nagany, na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tego życzę w pierwszej kolejności sobie, bo tu jestem samolubny, i również Wam. Amen.